jednym z zadań filozofii jest uświadamianie sobie świata, w którym żyjemy, a dokładnie światu, w którym żyjemy, i odkrywanie nowych światów. Dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch światach, których istnienia jesteśmy pewni, o trzecim świecie, który wydaje nam się taki bliżej nieokreślony, a jednak jest szczególnie ważny. Właśnie w tym świecie się teraz znajdujemy, w bibliotece. To jest właśnie taki świat, w którym znajdują się urządzenia, dzięki którym mamy dostęp do owego trzeciego świata. Ale zacznijmy od tych dwóch pierwszych światów. Pierwszy to jest świat fizyczny, świat ciał. My jesteśmy ciałami, możemy tak siebie traktować po prostu jako ciała, które znajdują się wśród innych ciał i wzajemnie na siebie oddziałują, i nauki szczegółowe, zwłaszcza fizyka, informuje nas o prawach rządzących wzajemnymi relacjami między ciałami. Oprócz tego istnieje świat naszej psychiki, naszych myśli, który ma jakiś szczególny charakter. Zauważmy, że nasze myśli mają taki charakter, że są dostępne tylko jednej osobie, tylko jednemu podmiotowi. Moje myśli są dostępne tylko i wyłącznie mojej osobie, mojemu ja. To ja je myślę, ja je przeżywam. Mówimy, że one są subiektywne, nieobiektywne, w przeciwieństwie do świata ciał, który ten stół, który tutaj widzimy, te książki mogą być widziane przez różne osoby, natomiast moje myśli tak naprawdę tylko przeze mnie. I jest jeszcze trzeci świat. Świat, w którym te subiektywne myśli zostają zobiektywizowane i utrwalone. Co to znaczy? To znaczy, że one nie istnieją krótko, tylko tak długo, jak ja o nich myślę, ale istnieją dłużej. Istnieją również po śmierci ich autorów. I po drugie, one są dostępne dla wszystkich ludzi. Dostępne dla wszystkich, którzy zechcą sobie tutaj przyjść, otworzyć książkę i postarać się zrozumieć, co w tej książce jest zawarte. Jest to proces trudny, ale dzięki niemu mamy dostęp do czyichś myśli sprzed iluś wieków. Te myśli jeszcze raz zostały utrwalone i stają się dostępne dla wielu osób. Książki są właśnie takimi dziwnymi urządzeniami fizycznymi. Dziwnymi urządzeniami, dzięki którym mamy możliwość wglądu do myśli człowieka, który jest gdzieś dalej od nas, w sensie przestrzennym, w sensie czasowym. Tutaj są starodruki, a więc mamy książki, które powstały wiele wieków temu, więc wyrażały myśli autorów, którzy wiele wieków temu żyli. I co więcej, wiele osób może nad tymi myślami się zastanawiać. To jest bardzo dziwne urządzenie, naprawdę bardzo dziwne urządzenie, bo jeżeli je rozpatrzymy tylko z punktu widzenia fizycznego, no to jest jedno z ciał, które znajduje się w przyrodzie. Tak samo podlega prawu grawitacji. Wystarczy, że po prostu cofnę rękę, ono spadnie na ziemię. Prawdopodobnie w tej książce znajduje się szereg mikroorganizmów, które korzysta z tej książki, ale nie w celach naukowych, tylko po prostu po to, żeby przyswoić jej fizyczną treść i żeby te mikroorganizmy, żeby mogły przeżyć. Prawda? Ale wiemy, że to nie jest właściwa funkcja książki, chociaż w ten sposób możemy ją rozpatrywać. Możemy ją traktować jako jeden z przedmiotów świata, ale ona jest czymś więcej. Chodzi o to, że każdy, kto otworzy tę książkę, zna system znaków, za pomocą którego ona jest zapisana, może coś zrozumieć, może coś odkryć. Otóż rzeczywiście, kiedy ja otwieram tę książkę, znam język, w którym ona jest napisana, mam dostęp do myśli autora sprzed wielu wieków. Mam dostęp do jakichś koncepcji, teorii, poglądów. Właśnie dzięki temu, że otwieram tę książkę i staram się ją zrozumieć. Używam do tego swoich myśli, swoich przeżyć. Zastanówmy się teraz, co by się stało, gdyby ta biblioteka uległa całkowitemu zniszczeniu. No, wielkie nieszczęście, byśmy powiedzieli, zdarzało się nieraz to w dziejach kultury, że biblioteki płonęły, czy były zatapiane, czy w różny inny sposób zostały zniszczone. Ale
wraz ze zniszczeniem takich bibliotek, wszystkich przedmiotów, załóżmy, że wszystkie książki na świecie by zniknęły, przestalibyśmy mieć dostęp do myśli ludzi sprzed wielu wieków. Przestalibyśmy mieć dostęp do czegoś, co już zostało utrwalone, co jest, byśmy powiedzieli, trwałym dziedzictwem ludzkiej kultury. A co by się stało, gdyby ta biblioteka istniała, ale gdyby zginęli wszyscy ludzie? Albo wszyscy ludzie, którzy znają języki, w których te książki są zapisane. Nieraz jest tak, że są książki, które mogą przeczytać nieliczni ludzie, nieliczne grono specjalistów. Coraz mniej ludzi tutaj przychodzi, ponieważ coraz mniej ludzi zna łacinę, coraz mniej ludzi zna grekę, coraz mniej ludzi zna języki klasyczne. Już tylko malutka garstka jest w stanie wejść w zawartość tutaj obecnych książek. A co by było, gdyby oni wszyscy zginęli? Gdyby oni wszyscy zginęli, to możemy powiedzieć, że byłyby nośniki urządzenia, które miałyby nas doprowadzać do tego trzeciego świata, ale nikt by nie był w stanie tego uczynić. Dlatego, że tylko za pomocą naszych myśli możemy zrozumieć to specjalne ukształtowanie tych przedmiotów, jakim jest książka, i dotrzeć za ich pomocą do owego trzeciego świata. Rozumieją Państwo, że ten trzeci świat jakoś jest zależny od świata fizycznego, niektórych elementów tego świata fizycznego, i zależny od świata psychicznego czy świata naszych myśli. Ale on ma całkiem inny charakter. To nie jest świat fizyczny, bo powieści, bo teorie naukowe, bo rozważania filozoficzne nie są przedmiotami fizycznymi. Ale również nie są tylko czyimiś myślami. Te myśli bowiem są indywidualne, są dostępne tylko jednej osobie. One stają się czymś obiektywnym, one stają się jakąś obiektywną, istotną treścią, z której każdy może korzystać, na którą każdy może się zastanawiać. Tworzą jakiś wielki, ogromny trzeci świat. Takiej nazwy użył XX-wieczny filozof Karl Raimund Popper, mówiąc, że ten trzeci świat ma ogromne znaczenie dla naszego życia. On wyznacza nasz sposób postępowania, nasze zainteresowania. On kształtuje nas. Dzięki niemu możemy naprawdę zrozumieć, kim jesteśmy. My wszyscy obcujemy w większym lub mniejszym stopniu w tym świecie, ale jego szczególna intensyfikacja to jest właśnie biblioteka, gdzie mamy specjalne urządzenia, jakimi są książki, dostępu do tego świata. I chociaż ten świat jest zależny od świata fizycznego i świata psychicznego, to stanowi, byśmy mogli powiedzieć, odrębną gałąź bytu. Coś szczególnie wyjątkowego w świecie. I coś, co zwrotnie oddziałuje z powrotem na świat myśli i na świat przedmiotów fizycznych. Ponieważ obcując z książkami, zmieniają się moje myśli, moje przeżycia. To wpływa na to, że zmieniają się moje zachowanie, moje działania. I dzięki obcowaniu z tymi myślami ja mogę zacząć zmieniać coś w świecie fizycznym. Mogę coś w nim budować i mogę coś w nim burzyć.